wyrażenie zgody na sprzedaż wobec targu z tego do ograniczonego lokalu mieszkalnego z powierzchnią zależnym, należącego własność gminy miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym na przód świętego Benedykta 13 wraz z sprzedażą powierzchni gruntu pod budynkiem, lub projekt Gminy Miasta Krakowa, druk nr 963, mieszkanie rozwiedzenia. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Radni, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż gminy przetargu własnego, nieograniczonego lokalu mieszkalnego, który położony jest w Krakowie, przy ulicy Świętego Benedykta. Jest to lokal o powierzchni 23 metry 14 cm oraz komórki lokatorskie o powierzchni 55 cm. Oczywiście wraz z udziałem wynoszącym 44 tysięcy części w nieruchomości gminnej i w częściach wspólnych budynku. Lokal został wyszacowany na kwotę 107 750 zł. To jest po 4650 zł za metr kwadratowy. Jest to lokal, w którym jest konieczność pokrycia, wydatkowania środków na pokrycie znacznych nakładów finansowych na wykonanie remontu i dlatego został on wytypowany do sprzedaży w trybie przetargu. Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. W tej sprawie jednogłośną opinię podjęła Komisja Mienia czy Wiedzialności, pozytywną opinię. Czy są stanowiska innej komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że nastąpiła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ustęp Statutu Miasta Krakowa określam termin podania poprawek do 30 października godzina 15 i ostateczny termin podania poprawek na dzień 31 października godzina 15.